Siemanko widzowie, zgodnie z tym, co jakiś czas temu Giants opublikował na swojej stronie, DLC Kubota Pack będzie wymagać patcha 1.6. Skoro jutro ma wyjść DLC Kubota Pack, no to dzisiaj już jest najwyższy czas na to, aby Giants opublikował patcha 1.6 i on właśnie wyszedł. W tym odcinku pogadamy sobie o tym, co on będzie zawierał, a także jak będzie on przygotowywał naszą grę na przyjście jutrzejszego DLC Kubota Pack. Pierwszą rzeczą, która na pewno bardzo się rzuca w oczy, to jest fakt, że nie dostaniemy tutaj żadnych nowych maszyn za darmo. Do tej pory w każdej aktualizacji Giantsa, z wyjątkiem oczywiście tej pierwszej, która była takim powiedzmy hotfixem po premierze gry, każda aktualizacja przynosiła nam jakieś darmowe maszyny. Albo było to w formie po prostu darmowego rozszerzenia gry o kolejne maszyny, albo było to w formie na przykład darmowego DLC, jak w przypadku AGI Pack. Tym razem jest inaczej, tym razem nie dostaniemy nic za darmo, natomiast mamy troszeczkę zmian, które tutaj zostały wyszczególnione i opowiem Wam o najważniejszych, najciekawszych zmianach, które według mnie tutaj po prostu do tej gry dochodzą. Zacznijmy może od końca. To jest chyba najfajniejsza funkcja, na którą osobiście czekałem i tak zastanawiałem się, czy Giants to doda. Do tej pory w trybie multiplayer każdy mógł wycinać każde drzewo i dla mnie to nie był w sumie najlepszy pomysł, dlatego że jeżeli chcieliśmy mieć na przykład jakiś las, no to nie mieliśmy możliwości powstrzymania jakiegoś trolla przed wycięciem drzewa. W tym momencie dodane zostało uprawnienie wycinaj drzewa, więc danemu graczowi będzie można w prosty sposób zabronić po prostu wycinania drzew na naszej farmie, także ja uważam, że jest to bardzo dobre zabezpieczenie przed trollami i super, że ta funkcja pojawi się w grze. Kolejnym dodatkiem będzie ten mod na pasażera, o którym już jakiś czas temu mówiłem, czyli Passenger Support for Various Vehicles. Będzie to dodatek, który, uwaga, będzie wymagał DLC Kubota Pack. Czyli jeżeli nie kupiliście tego dodatku, to nie będziecie mieli moda na pasażera, po prostu. Tak tutaj Giants to wymyślił, tak sobie to zrobił. Oprócz tego będziemy mieli ustawienie w grze dotyczące limitu klatek na sekundę, więc myślę, że to jest również zmiana bardzo, bardzo na plus. Oprócz tego mamy całą masę zmian, które no są raczej zmianami powiedzmy drobnymi, to są delikatne zmiany w grze, ale na pewno jest to coś, co będzie cieszyć. Między innymi tutaj mamy wsparcie dla podwójnych kół właśnie dla opon tego typu Trelleborg TH400, no więc zawsze to będzie nieco więcej możliwości i generalnie tutaj właśnie są opisane wszystkie zmiany, które zostały tutaj dodane, także naprawdę fajnie, że kilka błędów zostało naprawionych, fajnie, że tutaj na przykład został ten Rostelmasz naprawiony, to znaczy tutaj maksymalna prędkość teraz w sklepie będzie wyświetlana poprawnie, fajnie, że Szalek został poprawiony, jeśli chodzi o support dla sztucznej inteligencji i cała masa innych rzeczy. Widzę, że tutaj nawet z Xerionem coś zrobili, bardzo, bardzo fajnie. Na jedną z ciekawszych zmian zasługuje, moi drodzy, ta linijka, mianowicie, że odrobinę został zwiększony maksymalny dystans dla tej myjki ciśnieniowej. I uważam, że bardzo fajnie, dlatego że jak pamiętacie, mieliśmy sobie myjkę ciśnieniową, to mogliśmy z nią iść dosłownie na kilka metrów i tyle. Teraz ten dystans będzie odrobinkę zwiększony, więc ja uważam, że tego typu zmiana jest jak najbardziej na plus. Ten wąż był troszeczkę krótki, zobaczymy jak będzie teraz. No i oczywiście, jak widać, sporo różnych i delikatnych zmian wizualnych w różnych maszynach. Zachęcam Was do tego, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj dokładnie jest zmienione, no to po prostu przeczytajcie sobie to na stronie Giantsa na blogu. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz na końcu, mianowicie, że w momencie, gdy zmienialiśmy na FSR 1.0, automatycznie było ustawiane to AA, czyli anti-aliasing, do TAA, nawet jeżeli nie było to aktywne. No w tym momencie powinno to zostać zmienione, także jeśli chodzi o FSR 1.0, to również tutaj pewne zmiany zaszły. Uważam, że te zmiany, które tutaj dochodzą w patchu 1.6, naprawdę będą na plus, troszkę gra będzie na pewno działać stabilniej, pewne błędy zostaną naprawione, nowe funkcje zostaną dodane w pewnym sensie. Uważam, że super, że na przykład będziemy mieli tutaj podwójne kółeczka dla tych opon. Bardzo jestem zadowolony z tej funkcji wycinania drzew,
a dokładniej zabronienia właściwie wycinania drzew innym osobom. Jestem troszkę rozczarowany tym, że ten mod na pasażera będzie wymagał DLC Kubota, ale z drugiej strony, gdyby tak nie było, to chyba tego DLC Kubota to prawie nikt by nie kupił, poza maniakami Kuboty, a tak to jest przynajmniej jeszcze jakaś dodatkowa funkcja. No i jestem ciekawy tego limitu klatek na sekundę, jak to będzie działać, także jak tylko moja gra się zaktualizuje, to na pewno przynajmniej dla siebie zobaczę, jak to będzie wyglądać. Więc oczywiście oceniam aktualizację na duży plus, fajnie, że zostaje to naprawione. Pewne rzeczy zostaną poprawione, ale jednak nie dostaniemy tutaj nic nowego za darmo, więc gracze, którzy nie przewidują kupować DLC Kubota Pack, nie dostaną nic, nie dostali i nie dostaną w najbliższym czasie nic za darmo od Giantsa, także będziemy tutaj skazani oczywiście na mody. No i cóż, tyle w tym temacie w takim razie, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej aktualizacji. Może w kolejnej sypną coś więcej, również za darmo dla wszystkich innych graczy, chociaż z drugiej strony tak jeszcze powiem tutaj o jednej rzeczy. Zdziwiłbym się, gdyby Giants wrzucił jakieś dodatkowe maszyny za darmo i kazał sobie płacić za DLC Kubota Pack, bo jak sami wiemy, ten DLC chyba najtrafniejszym DLC-kiem nie będzie, więc to już naprawdę byłby taki troszeczkę strzał w stopę pod kątem graczy, którzy tutaj płacą, więc ja osobiście uważam, że aktualizacja 1.6 naprawdę jest spoko i ja się na nią cieszę. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!